Dzień dobry kochani, witamy was w nowym vlogu, spontanicznym, niespodziewanym, bo sama nie wiedziałam, że będę się nagrywać. Witajcie kochani w nowym vlogu, jeszcze raz się przywitam, bo nam zerwało poprzednie połączenie, a i tak je wstawimy. Jesteśmy w Warszawie, słuchajcie, przyjechaliśmy załatwić pewną sprawę, jednak się nie udało, pocałowaliśmy w klamkę, bo przyjechaliśmy za późno, ale to co to, to co? Zobaczcie co będziemy robić, jesteśmy przy rondzie ONZ. I wcale do domu się nie kwapimy jechać. Idziemy w stronę dworca gdańskiego, w stronę mostu gdańskiego. Tam ostatni raz był widziany chłopiec, którego szukamy, którego ja też szukam, bo nie mogę przestać o nim myśleć. Ja też jestem mamą i wiem, co czuje jego matka, więc na tyle, ile mogę, pomagam go znaleźć. No, to co? To idziemy szukać dzieciaka. Oczywiście musimy przejść, zatrzymać się przy każdej fontannie, bo Piotruś inaczej by tego nie przeżył, jakbyśmy się nie zatrzymali. I co? Chwilka odpoczynku i bocznymi ścieżkami pójdziemy dalej wzdłuż Wisłostrady, jak się uda. Ja nie obiecuję, czy się uda, bo ja robię wszystko tak, żeby synek był dobrze się czuł, a niestety harnider, gwar warszawski i ta cała głośność jemu nie sprzyja, więc zobaczymy, zobaczymy. Ale plakaty rozklejamy oczywiście. I jeszcze wam zaraz powiem, co robię i co zaczęłam robić odkąd tylko ten chłopiec się zgubił, ale też i inni, o których wiem, że są zaginieni. Piotruś, spójrz na mnie. O, pięknie, Piotruś! Ślicznie! No i słuchajcie, byliśmy teraz w łazience i znowu przechodzimy koło fontanny, gdzie Piotruś mi znowu pokazał, że chce się tutaj zatrzymać. Więc dobrze, niech on sobie tutaj posiedzi przy tej fontannie, a ja pójdę tam na ławki i powiem wam, co u siebie zauważyłam takiego bardzo dobrego. Okej, mam dziecko w zasięgu wzroku, więc mogę mówić. Słuchajcie, ja się od dłuższego, od kilkunastu lat interesuję, no w sumie od 18 roku życia, interesuję się tym, dlaczego młodzi ludzie giną, co ich, z jakich powodów przede wszystkim i takimi statystykami, ile rocznie młodych ludzi ginie w Polsce. Mnie interesuje przede wszystkim Polska, bo na świecie to wiadomo, oni są szukani przez swoich. I powiem wam o tych statystykach na samym końcu, bo teraz ich nie znam aktualnie, bo one się zmieniają, przecież zaginień przybywa, nie ubywa. Ale chciałam wam powiedzieć, co zauważyłam u siebie, odkąd próbuję znaleźć młodego człowieka, tego Mateusza. Mateusz się nazywa ten chłopiec? Krzysztof Dymiński. I oczywiście też udostępniam na swoim Facebooku innych zaginionych. Ale no, ta historia tego Krzysztofa mnie strasznie wstrząsnęła tym Krzysiem. Co zauważam, odkąd szukam zaginionych? Bardzo często, wręcz tak trochę natarczywie, patrzę ludziom w twarze. Ja nie idę z telefonem w nosie, ja po prostu patrzę ludziom w twarze, patrzę jakie mają rysy twarzy. Patrzę z nadzieją taką, że być może gdzieś jest ten chłopiec, bądź każdy inny zaginiony. Tak, patrzę na ludzi, jak wyglądają, jak się zachowują, po prostu ich obserwuję. To nie jest nic złego, myślę. Bo taka obserwacja, nie patrzenie w telefon, a obserwacja ludzi może dużo zdziałać dobrego. Mogę na przykład komuś coś zauważyć, mogę komuś pomóc, gdzie ktoś jest nieświadomy w zagrożeniu życia, bądź no różne są sytuacje.
patrzę też, czy wszyscy są bezpieczni. Cholera jasna, na siebie nie zwracam uwagi, a na wszystkich dookoła zwracam. No co, no to jest silniejsze ode mnie. I nie uważam, żeby to było nic złego w tym. Dobrze, no to co, kończymy postój i idziemy dalej. Mamy godzinę chyba trzecią, więc myślę, że w Warszawie będziemy do wieczora. Bo jest piękna pogoda i trzeba z tego korzystać. Jesteśmy na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej i chciałam was się zapytać, czy wiecie, gdzie powstał pierwszy McDonald's w Polsce? Piotruniu, gdzie powstał pierwszy McDonald's w Polsce? Pokaż. Gdzie powstał McDonald's? Oczywiście, że tutaj. Tak, tutaj powstał w 93 roku, zdaje się, pierwszy McDonald's w Polsce. Od wstążkę do otwarcia tego McDonalda przecinała Agnieszka Osiecka, z tego co pamiętam, bo kiedyś czytałam historię na ten temat. Była na otwarciu Agnieszka Osiecka i Jacek Kuroń. Taka ciekawostka. Dobrze, idziemy dalej. Oczywiście ja cały czas zerkam na synka w czasie tej naszej wyprawy po Warszawie, tej wycieczki, tego zjedania, czy on już nie ma tego dosyć, tego co się dzieje wokół niego. Na razie jest wszystko w porządku. Nie płakał, nie bił, więc idziemy dalej. A dokąd dojdziemy, to on wie. On da znać, że już nie chce. Kończymy. Słuchajcie, idziemy dalej w stronę krakowskiego przedmieścia i zobaczyłam coś takiego. Narodowy Bank Polski twierdzi, że główną przyczyną inflacji jest agresja rosyjska w Ukrainie, pandemia i jej skutki. Obciążenie Narodowego Banku Polskiego i rządu winą za wysoką inflację to narracja Kremla. Tak, zgadza się, oczywiście ja się z tym zgadzam, ale ach, może to zostawię dla siebie, a ciekawa jestem waszych opinii. Słuchajcie, przed chwilą w Narodowym Centrum Pieniądza, NBP imienia Sławomira Skrzypka na ulicy Świętokrzyskiej 11-21 dowiedziałam się, że jest darmowe wejście do Muzeum Pieniądza, ale jest straszna kolejka, więc chyba sobie darujemy, chociaż mamy takie czasy, że pieniądz jest powoli wycofywany z obiegu, a nie możemy na to pozwolić. Nie możemy sterować sobą przez kogoś, więc ja uważam, że gotówka w obiegu musi być i róbmy wszystko, żeby była. Tu mogłabym zobaczyć w sumie z Piotrusiem te pieniążki, tą wystawę, ale on pokazał mi, że nie chce, więc ja się jego słucham. Słuchajcie, stało się coś niezwykłego i okazuje się, że we dwoje jesteśmy w tym muzeum. Jak do tego doszło? Pokażę wam Piotrusia, że on też jest. Jak do tego doszło, to wam powiem kiedy. Później wam powiem, na końcu tego vloga. Jesteśmy w muzeum. Załatwiłam to tak, że dziecko nic nie cierpiało, bo wszystko jest robione pod niego. Oglądamy i się wzruszamy. Zobaczcie, tutaj są pokazane stare pieniądze, a obok są pokazane współczesne, po prostu odpowiedniki tych starych. Na przykład 20 milionów kiedyś to było współczesne 200 zł. Nasze. To jest niesamowite. Ja dziękuję Bogu, że jestem z roku 85 i pamiętam te stare bilony. Kto pamięta, łapka w górę i oczywiście proszę o komentarze. Wspominajmy razem, co wam przychodzi takiego pięknego na myśl z tego czasu. Zobaczcie. 5 tysięcy, współczesne 5 zł. Niesamowite. Idziemy zwiedzać dalej. Piotruś, chodź. Synu. Piotruś idzie tam. Chodź. Widzicie, wszystko robię pod dziecko, więc zobacz, Piotruś, jaka historia jest tutaj. Widzisz, powstanie giełdy w Antwerpii, 1531 rok. Chodź, pójdziemy śladem historii. Widzisz? Tylko powoli, synaczku. No dobrze, ponieważ on się już denerwuje, to tutaj na tym skończymy. Chociaż to jest bardzo ciekawe, może się uda w następnych wejściach nagrywać dalej.
Cieszysz się? No. Dobra, jesteśmy tu i teraz zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jak się cieszysz, że mamę całujesz? Ojejku, najdroższy. No widzisz, mamusia wszędzie z tobą pójdzie. Wszędzie z tobą pójdę. Zabiorę cię na koniec świata, dzieciaku. Zobacz. Widzisz? Nie, no serio, on się cieszy. Słuchajcie, ja robię wszystko, żeby on się cieszył. Nie ma prawa płakać. Bo oni, no to wszystko jest dla niego robione. No chodź, idziemy. Kryzys bankowy w Polsce. Myślę, że w tym, że współczesne lata też się do tego kwalifikują. O, pierwsze pieniądze papierowe powstały w 1794 roku. Widzicie? I koniec. To jest ten moment, kiedy Piotruś powiedział, pokazał, że ma dosyć, więc wychodzimy. Idziemy dalej, ale zobaczymy, co Piotr się mi zakomunikuje. Czy on chce iść dalej, czy wracamy powoli do domu, a jednak nie pojedziemy do domu, bo jeszcze moją mamę odwiedzimy. Dobrze, wyszliśmy z Muzeum Pieniądza. Jesteśmy teraz na krakowskim przedmieściu. Synek mi pokazuje, sam zadecydował, że pójdziemy w tą stronę. Słuchajcie, on ze mną jest kilka razy w roku w Warszawie, w tych okolicach, więc on wie, która strona prowadzi do naszego domu, więc co? Pokazał mi, że nie chce iść dalej na Starówkę, czyli w drugą stronę, a chce iść w tą stronę, przybliżać się naszego miasta, chociaż naszego miasta jest stąd daleko, ale mniej więcej ta strona. Niech on prowadzi, gdzie on chce iść i będziemy się kierować do mojej mamy, ale jeszcze z Warszawy nie wyjeżdżamy. Dopóki tu jesteśmy, po drodze będę pokazywać wam coś ciekawego, co tylko zobaczę. Tak. Piotruś, patrz jaki raj. O matulu, ile cukierków, ile nizaków. Yeah.
Właśnie byliśmy w sklepie, o którym wiem od lat. Sklep się nazywa Manufaktura Cukierków. Jest to wytwórnia cukierków i lizaków. Dosłownie na miejscu są wytwarzane te dobrocie, słodkości. Ale Piotrusiowi tam nie podeszły bardziej słodkości jak doniczki, bo wszędzie tych doniczek szuka. Więc kochanie, wyszliśmy już stamtąd. Niuniu, ale idziemy, chodź, idziemy dalej. Do babci jedziemy. Ponieważ Piotruś nam zgłodniał, to zatrzymaliśmy się po drodze w Barze Mlecznym na pierwszy w tym roku chłodnik. Będziemy jeść chłodnik z jajkiem. Piotruś je. Jak zje, to oczywiście pójdziemy dalej w drogę. No i już będziemy się kierować bardziej do autobusu. Ale zanim dojdziemy do tego autobusu, to przejdziemy jeszcze trochę, bo chciałabym, żeby on chodził. On ma zresztą w zaleceniach od terapeutki integracji sensorycznej, że on ma dużo chodzić, więc jemy. O, kazał Piotruś skończyć, on teraz będzie jadł. Jesteśmy już po zjedzeniu chłodnika. Powiem szczerze, nie był dobry. Piotruś go wcale nie chciał jeść, zjadł parę łyżek i na tym koniec, więc ja go sprawdziłam, co może być nie tak, no i coś było tam nie tak. No, nie wiem co, ja robię inaczej chłodnik. U mnie mój chłodnik ma ogórki też w sobie. No ogórki gruntowe nieraz daję. Ja wiem, że ja troszeczkę modzę, kombinuję w kuchni jak mogę, ale no każdy ma swój sposób na zrobienie chłodnika. Ja mam taki, a ktoś inny ma całkiem inny przepis i inaczej lubi. My lubimy z ogórkami, my z jajkiem. No my jesteśmy oboje dziwni. Nie ma takich jak my dwoje, tak Piotrek? Słuchajcie, idziemy dalej. Krakowski, idziemy ulicą Nowy Świat w stronę Palmy. Nie wiem, czy Palma jest jeszcze na rondzie, zobaczymy zaraz. Ale wejdziemy sobie do fajnego sklepu, takiego, ja bardzo lubię ten sklep, Tiger się nazywa. Ten sklep słynie z tego, że ma takie różne bibeloty w śmiesznych cenach. I znalazłam taki naszyjnik. Słuchajcie, jest uroczy, po 2 złote. I zastanawiam się, czy sobie nie kupię, tylko na co mi potrzebny. Te naszyjniki są idealne na wieczór panieński, a ja jestem już mężatka od 11 lat. No tak. Idziemy dalej, patrzymy. Tutaj taki różny pistolet do kleju, na przykład klej uniwersalny. Różne fajne rzeczy są. Tutaj są takie fajne sukieneczki, słuchajcie. Też. O, widać? Widać. Świetne. Po 20 zł taka peleryna też kolorowa. Dla dziecka jakiegoś, dla dziewczynki czy coś. No dobrze, idziemy dalej. Zobaczymy, co jest jeszcze ciekawego. Piotrek, zobacz, jest i nasza Palma. To jest na rondzie Nowy Świat. Tak się, nie wiem, czy to rondo się tak nazywa, ale słuchajcie, tu jest Palma, a tu dzieje się koniec legendy. Słuchajcie, tu był kiedyś Empik. Widzę, że Empika już nie ma. To był pierwszy salon Empik w Polsce. Tutaj się działy cuda. Znaczy, cuda były związane, znaczy takie cuda, że działa się tutaj kultura, były płyty, była muzyka, były książki. No smutne, że to się zamyka. A nie. Nie, słuchajcie, zamyka się. Widzicie to? Co tu się wydarzyło? To jest koniec ery Empika na Nowym Świecie. Tu były spotkania z gwiazdami. W latach 90. ja przyjeżdżałam bardzo często. Kogo widziałam? Zobaczycie jeszcze w tym vlogu, bo pokażę zdjęcia, jak znajdę. Jeżeli nie znajdę, to wam powiem kiedyś, kogo ja tutaj spotkałam. A powiem wam teraz. Spotkałam zespół Machine Head. Spotkałam Edytę Bartosiewicz. Spotkałam Kloster Keller. Words Apart był kiedyś taki zespół, też ich tutaj widziałam. Dostałam autografy gdzieś, później te autografy mi zniknęły. Zgubiłam, a teraz moje serce płacze. Po prostu koniec Empika na Nowym Świecie. Ja jestem urodzona w Warszawie, wychowałam się na Ursynowej. Stąd właśnie znam Marcina, który śpiewał w poprzednim vlogu. Stąd się znamy, że oboje się wychowaliśmy na jednym osiedlu. Marcin jest związany z muzyką całe swoje życie, więc
Ja tą pasję do muzyki miałam, chociaż nie miałam talentu. Jako dziecko uczyłam się gry na skrzypcach, ale to jednak nie było to. No słuchajcie, boli mnie serce, jak dowiedziałam się, że MGT zamknęli, ale też boli mnie to, że mojego syneczka bolą uszy, więc będziemy kończyć. Kierujemy się w stronę metra i jedziemy metrem na stację Wilanowską, a z tej stacji pojedziemy autobusem do mojej mamy, do szpitala. Dobra, muszę wam pokazać, co dzisiaj zaobserwowałam. No idziemy, kochanie. Idziemy. Lalu, chodź. Pokażę wam to na własne oczy. Piotr opanował wchodzenie po schodach i schodzenie bez trzymanki. Brawo. Brawo, Piotruś. Brawo. Dobrze, jesteśmy na placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Kierujemy się do metra. Podjechaliśmy sobie autobusem kawałeczek, a teraz idziemy na spokojnie pieszo. Powiem wam, bo będziemy kończyć tego vloga, jak to było z tą wystawą pieniędzy w Narodowym Banku Polskim. W momencie, kiedy Piotr chciał stamtąd odejść, ja z nim odeszłam. Chwilę oboje się uspokoiliśmy, bo ja też, jak wiecie, na swoim Facebooku się przyznałam do tego, że też mam na pewno spektrum autyzmu, ja to wiem od lat. Po swoich zachowaniach. Kiedyś wam o tym opowiem. Może zrobię filmik na ten temat, jak ja się zaczęłam orientować, że jest ten autyzm u mnie i opowiem o tym, ale to nie dzisiaj. Oboje zaczęliśmy się źle czuć, bo było głośno i stanęliśmy sobie przy ścianie i chwilę odpoczęliśmy, po czym powolutku wróciliśmy do tego muzeum. Nie odeszliśmy daleko, więc to był kawałeczek drogi. I powiedziałam strażnikom w muzeum, że syneczek ma autyzm i czy możemy wejść po prostu bez kolejki. Weszliśmy, mało tego, ci panowie się nami zaopiekowali, kazali nam usiąść, poczekać na opiekuna naszego, który przyszedł po nas, taki pan. I ten pan nam opowiedział pokrótce, gdzie jesteśmy, co robimy i co będziemy zwiedzać. I tym sposobem byliśmy na wycieczce, na zwiedzaniu w Muzeum Narodowego Banku Polskiego, Muzeum Pieniądza. Słuchajcie, jesteśmy teraz w niebezpiecznym miejscu, a ja bym chciała tego vloga jednak skończyć dzisiaj. Więc z wami się pożegnamy. Taka to była wycieczka po Warszawie. My jedziemy do mojej mamy. No i idziemy właśnie do metra, więc skończymy, kochani. Muszę Piotrusia trzymać, bo tutaj jeżdżą jak wariaci, więc do zobaczenia następnym razem. Pa, pa, pa. Słuchajcie, Piotrusia tak wykończyła ta wycieczka po Warszawie, że zasnął w szpitalu u mojej mamy. No i co teraz? Jak mam nieść, kurczę?